związku z kończącą się szóstą kadencją bogatyńskiego samorządu w czwartek 30 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Sesja została poprzedzona mszą świętą, która miała miejsce tego samego dnia o godzinie 9 w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Bogatyni. Witam bardzo serdecznie wszystkich samorządowców bogatyńskich z panią burmistrzem na czele, wszystkich mieszkańców Bogatyni obecnych w tej świątyni na mszy świętej. Po mszy radni oraz burmistrzowie spotkali się w Urzędzie Miasta, gdzie około godziny 11 przewodniczący Rady zainaugurował ostatnie planowe posiedzenie szóstej kadencji. Sesja rozpoczęła się od wyrazów wdzięczności ze strony burmistrza Andrzeja Grzmielewicza oraz przewodniczącego Rady Patryka Stefaniaka. Pragnę Państwu bardzo serdecznie podziękować za pracę, za wysiłek, za oddanie, za troskę o nasze miasto i naszą gminę. Za to, że Państwo wielokrotnie daliście dowód na to, że nie dominował na tej sali partykularyzm, a myślenie o gminie jako o pewnej całości. I udało nam się sprostać bardzo wielu problemom i zadaniom. Starałem się, nie tylko ja, ale cała Rada, staraliśmy się bardzo dobrze wypełniać. Każdy jak najbardziej mógł i potrafił. Starał się pracować na rzecz gminy, bo to jest wielkie zaufanie zdobyte od wyborców, od mieszkańców i wielki zaszczyt pełnić funkcję radnego. Następnie wszyscy radni otrzymali pamiątkowe podziękowania oraz gratulacje. W dalszej części sesji radni m.in. podjęli projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Bogatynia na lata 2014-2020.